Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek Wyzwania Dziesięcioleci, a dzisiaj na początek tego odcinka będę miała trochę rzeczy, które będę chciała wam opowiedzieć, czyli będzie gadanie, więc no możecie przewinąć, ale ja bym radziła zostawić, dlatego że będę wam gadać na temat fabuły, która właśnie aktualnie się dzieje. Otóż kochani, sprawa ma się bardzo... Nie chcę mówić, że jest skomplikowana, no ale na pewno jest bardzo smutna, dlatego że umarła Elena. Tak, umarła Elena, czyli nasza cudowna Simka, którą wiem, że bardzo kochacie. Kochacie ją na równi z Leonardem, chociaż ja uważam, że też nie ma co bardzo negatywnie oceniać tej postaci, ponieważ ona jest po prostu zakochana. Jest to toksyczny związek. Leonardo jest bardzo toksyczną osobą, więc człowiek z miłości różne rzeczy robi. Nawet bardzo głupie i powiedziałabym jeszcze bardziej niż głupie. No i wracając do kwestii Eleny, no to ona, jak wiecie, została... Właśnie zastanawiam, jak to wam powiedzieć, dokładnie nie nazywając rzeczy po imieniu, żeby YouTube się do mnie nie przyczepił o to, co mam na filmach. Natomiast wiecie, najstarszy zawód świata, jak nie wiecie, co jest najstarszym zawodem świata, wygooglujcie sobie, czym jest kurtyzana na przykład, bo do tego wiem, że YouTube się nie doczepia. Kurtyzana musicie sobie wygooglować. Ale myślę, że większość z was wie, czym jest najstarszy zawód świata. I no, ona w ten sposób utrzymywała i siebie, i Leonarda, bo Leonardo właściwie do roboty to raczej nie, no nie? No i ona przepisała dom na Leonarda, że niby Leonardo jakoś lepiej będzie mógł wyciągnąć w dom z rąk rodziny McTinsley, żeby ona mogła cudowne życie wieść z Leonardem w tej swojej pięknej willi, ale żaden z nich nie pomyślał o tym, że ktoś na tę willę musi zarabiać i jakoś pieniądze muszą skądś się brać. A do tej pory Elena też nie bardzo kwapiła się do pracy, no przecież nie będzie pracować w swym zawodzie cały czas, prawda? No i sprawa się wzięła, skomplikowała, ponieważ Leonardo po prostu uciekł, zostawił Elenę samą. Elena już dla niego była... Przepraszam za użycie tak dosadnych słów, ale wybrakowana, bo Leonardo to jest skór... I on już jej nie chciał, w sumie już była stara, więc co go tam, jakaś stara baba, nie? Postanowił wrócić, postanowił też ze swoją małżonką odbudować więź, jak wiecie, i właściwie teraz podwala się do Genevieve. Natomiast nasza Elena, no, chciała też wrócić, no bo coś tak ten Leonardo jej powiedział, że będzie, a tu Leonarda nie ma. No i ona się zaczęła zastanawiać, no to gdzie jest ten Leonardo, prawda? No, ale niestety z powodu pracy, którą się zajmowała i z powodu związku z Leonardem, który też nie był wybredny, nasza Elena nabawiła się wielu chorób, które później... niestety spowodowały wiele powikłań, które to przyczyniły się do tego, że Elena przed tak naprawdę drzwiami domu swojej ciotki Zośki umarła. No bo Elena liczyła na to, że ciotka Zośka będzie, wiecie, ciotka Zośka jej pomoże. Natomiast prawda jest taka, że ciotka Zośka też nie żyje. No i niestety Elena umarła. Oczywiście McTinsleyowie tutaj na czele z Gabrielem się o tym wszystkim dowiedzieli. Dowiedzieli się o tym, że no już Eleny nie ma na tym świecie, że dom jest w 100% własnością Leonarda i tak naprawdę teraz są skazani na łaskę bądź nie łaskę Leonarda, który to Leonardo oczywiście się cieszy z tego, że taką władzę ma i taki piękny dom przypadł mu w udziale. Natomiast ja teraz sobie przejdę do, nie wiem jak to zmontuję, ale powinniście widzieć urywki z śmierci Eleny. Przejdę sobie teraz do ciotki Zośki, która jak wiecie nie żyje, natomiast tam jest pewien myk zrobiony, że tak powiem. Zośka mi umarła ze starości, normalnie jako staruszka, natomiast ja sobie pomyślałam, że przecież to jest magiczny dom. Bardzo magiczny dom, w którym żyją magiczne dzieci, które później będę starała się jakoś tam jeszcze ogarnąć, żeby jakieś rodziny miały, ale jeszcze nie teraz. I tak, jesteśmy na cmentarzu, to cmentarz wiecie, tutaj jest pochowana właśnie Elena, jest tutaj pochowana Zośka, no i mamy tutaj oczywiście Lolę, kota naszego, bo te nagrobki tutaj wrzuciłam.
To mniej więcej tak wygląda. Ja je układam po kolei, jak ludzie umierają, nie jakieś powiązania i inne tego typu rzeczy, bo wolałabym mieć to po kolei, czyli lecimy tutaj od Brytanii, poprzez Stanleya i wiecie, w tę stronę, a potem po prostu tak na krzyż. No. I wracamy do domu, ponieważ ja mam pewien niecny plan, który chcę wykonać, mianowicie on polega na tym, że wrócimy Zośkę do domu, bo ja ją przywróciłam. Przywróciłam ją i ożywiłam, odmłodziłam do wieku młodej dorosłej, czy tam dorosłej, i zabiłam jeszcze raz, ponieważ stwierdziłam, że przecież ona może sobie żyć w wiecznym szczęściu w tym domu razem z Ernestem, prawda? Skoro Ernest jest magiczny, skoro jej dzieci są magiczne, to przecież nic tutaj nie szkodzi na przeszkodzie. Szkodzi na przeszkodzie. Nie ma żadnej przeszkody i będziemy mieć nawiedzony dom McTinsleyów w środku lasu. Zresztą to pasuje do tej działki. Także ja teraz wbijam, będę przywoływać przez MC Command Center Zośkę i będziemy ją tutaj dodać do rodziny. Chyba, że tu jest z nami. Nie, nie jest z nami. A, i właśnie, ta osoba, którą widzieliście tutaj na pogrzebie, to była też Jane. Była Jane i Zośka, one mają tę samą fryzurę i ja przywołać chciałam sobie Zośkę, ale wiecie, trochę mi się pochrzaniło. No, i jest Zośka, więc możemy sobie zrobić tak. MC Command Center, polecenie Sima, teleportowania, przenieś Sima ze świata do tego Sima i lecimy z Zośką. No i mamy Zośkę, teraz robimy shiftem na nią i dodaj do rodziny, także mamy już Zofię i naszego Edwarda razem. Planuj wesele, weź cichy ślub. No musicie sobie jeszcze raz wziąć ślub, stety bądź nie, więc nasi magiczni... magiczne małżeństwo tutaj. Czemu ty z nim swobodnie dyskutujesz? Ja chcę, żebyś ty wzięła cichy ślub z Ernestem. Nie możesz? O, coś się baguje. O Jezu, bo ty masz takie pewnie nastrójniki jakieś złe. To czekajcie. Cheat z kody, modyfikuj, kontrola nastroju, usuń nastrójnik i usuniemy mu te nastrójniki ze śmiercią, no bo... Właściwie... Po co? Weź cichy ślub. No i teraz to przynajmniej zaskoczyło. Także myślę, że to jest naprawdę całkiem spoko, że mamy naszych magicznych simów, którzy jakby przywrócili ducha Zośki. Ten duch jest odmłodzony i Zośka już na zawsze będzie połączona ze swoją wielką miłością Ernestem, który to Ernest towarzyszył jej przez cały czas, jest ojcem wszystkich jej dzieci. Oczywiście wiecie, że Zośka jest simką wyklętą, ona jest tutaj nieuznawana w towarzystwie totalnie, jej dzieci też są wyklęci, ale ja myślę, że naprawdę to jest super taki nawiedzony dom w lesie. Drewniana chata. Pasuje, nie? Jak z horroru trochę. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Natomiast ja teraz przechodzę do naszej głównej willi, bo tam też się dzieje, oprócz tego, że jest Leonardo. A i kochani, taka uwaga, bo też dostaję ostatnio takie komentarze. A, Simsy ci się Scarlett tną, Simsy ci się tną. I ja wam muszę to skomentować, bo jakże inaczej, ja bym nie była sobą. Ja ostatnio cały czas wam narzekam na ten problem z FPS-ami, ale ja wiem, że nie tylko ja go mam. Nie wiem jak u was, ale u mnie BB i San Myshuno to są najbardziej zbagowane otoczenia, w których zawsze jest ciężko mi pogrywać. I to nieważne, jakie są domy i w ogóle, i w szczególe, zawsze są takie, że mam te jakieś różne dziwne wahania FPS-ów. Przepraszam, że o tym mówię, przepraszam, że o tym truję, ale chcę to wyjaśnić. To nie jest spowodowane tym, że mój komputer nie wyrabia i w ogóle Simsy są dla niego za ciężkie, ponieważ ja mam komputer gamingowy, który naprawdę jest dużo ponad wymagania Ultra The Sims 4, więc to nie jest zależne od mojego sprzętu, to jest po prostu wina gry i te błędy się coraz bardziej powiększają. Ja je zauważam, nie wiem, może nie zauważacie u siebie w rozgrywce, może jest różnie, każdy ma jakieś inne błędy w grze. Nie zmienia to faktu, że no u mnie zawsze, po prostu od zawsze, i wiem, że osoby, które mają jeszcze lepsze, mocniejsze sprzęty niż ja, też mają te problemy, także kochani, bo tutaj też się dzieją akcje. Mianowicie nasza Genevieve zaczyna się trochę nieprzyjemnie czuć. Coś jej tu bulgoczy, tam bulgoczy w żołądku, jest jej niedobrze o poranku i ona się zastanawia, co to się może stać. Oczywiście jeszcze o niczym nie powiedziała swojemu mężczyźnie, czyli Gabrielowi, o tym, że no słuchaj Gabriel, coś tutaj może być na rzeczy, choć barabnij się jeszcze przy okazji. No i kochani, no jak nie trudno, o Boże, tak na oczach Leonardo, oczywiście, że na oczach Leonardo, jakżeby inaczej. Idź Leonardo, wyjdź stąd. No i
Jak wiecie, no tutaj jest jedno oczywiste rozwiązanie, jeżeli o to chodzi. No, Genevieve podejrzewa, że chyba sobie tutaj z naszym Gabrysiem zaciążyła. Także w ten sposób. Ty idziesz spać, ty idziesz chyba dzisiaj jeszcze do szkoły, ty idziesz, o Jezu, dzieci są smutne, oczywiście, że są smutne, bo im mama umarła, więc no nie będą raczej skakać, cieszyć się i tańczyć. Dzisiaj mamy niedzielę. Leonardo oczywiście sobie tutaj podjada, no bo jakżeby inaczej, że Genevieve, wiecie, że go strasznie zjechała. Powiedziała mu, żeby łapska trzymał od niej z daleka. Bardzo mi się śmiać chciało, bo bardzo wam zaplusowała tym, że Genevieve, że ona się nie poddała Leonardowi i jego urokowi, tylko powiedziała mu, że po prostu słuchaj, stary, wypad. Także no, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tę ciążę Genevieve, ja tego nie planowałam, ale brałam to do głowy z tego względu, że wiedziałam, no przecież jak oni tutaj barabara, nie, robią, postara się o dziecko, jest 20% szansa na to, że no będzie wpadka, no i jest wpadka, nie? Oczywiście, jak mówię, Gabriel jeszcze o tym nie wie, bo Genevieve jakby teoretycznie sama o tym nie wie, także tutaj chyba będziemy mogli się na dniach spodziewać jakiegoś ślubu, nie? No bo ciąża, no to trzeba, żeby po Bożemu było, czy jak zwał, tak zwał, idź sobie, Genevcia, śpi. No ale widać tutaj już te potrzeby i opadają dwukrotnie, także tu jest standard. No i oprócz tego będziemy mieć jeszcze postarzanie Richarda dzisiaj, więc Genevieve zrobi tort, oczywiście są to smutne urodziny, no bo to są urodziny pod, jak to powiedzieć, nie pod pryzmat, pod znakiem śmierci, no w każdym razie. No, smutne urodziny. Jeszcze wejdziemy sobie tutaj do trybu budowania, kupowania, pierdu i sprzedamy sobie oczywiście te rzeczy. Świętuj urodziny Sima o imieniu Richard, urządzając wystrzałowe przyjęcie urodzinowe. No, Richard, chciałabym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O Jezus, jakie oni wszyscy tacy smutni. Dzisiaj niedziela. Genevieve, możesz już wstać. Gdzie jest? Wymiotuj. Możesz sobie zwymiotować, że poranne mdłości. Zmień sobie strój. Tutaj to wyczyścisz, skorzystasz. Do testu ciężowego nie będziemy robić, bo ona niby, wiecie, się zastanawia, co tu się stało. Podaj śniadanie. Na śniadanie możesz zrobić... a, jajecznicę z bekonem. Sama bym zjadła, bo sama lubię, jak wiecie, albo i nie, bo zawsze o tym pierdzielę po prostu co odcinek. Wstań sobie, Gabrielu. Chodź tutaj do Genevieve, zobaczysz, co z nią. Może z nią pogadać na ten temat, pochwal szczerze. Nie możesz z nią rozmawiać. Nie, bo chodzi o to, że niby chciałam, żeby on się nią przejął, nie? Więc, że ona tak rano wymiotuje i co to się dzieje, że nie wie. Dlaczego ty wymiotujesz rano? I zaraz wam pokażę, jak oni stoją z dniami do zmiany grupy wiekowej. Genevieve ma tutaj 4 dni, a ty masz dni 3. No także myślę optymalnie, to tak w miarę na początek młodego dorosłego ten puchlaczek wam się tutaj trafił. Pocałuj kogoś, oczywiście, że pocałujesz. Co przykro mi, jak oni tak płaczą za tą mamą, no w sumie zostali sierotami, nie? Nie mają już rodziców. Jakby na to nie patrzeć. Dorota. No, Dorota do nas zadzwoniła. Wypadałoby te Barabara z kimś. Wypadałoby z Dorotą się spotkać, nie? Zaprosimy ją może dzisiaj. I zaprosimy dzisiaj Charlie'ego Chaplina, ponieważ zwrócimy mu 10 tysięcy simoleonów. Więc dzisiaj będziemy mieć gości ogólnie w domu. No i Leonardo, spotkasz się z Dorotą. Nie wiem, czy się cieszysz. Czemu on jest smutny, to też nie wiem. Powinna mu chyba ten nastrójnik wyrzucić. W sumie co go to, nie? On zostawił.
Elenę, więc wywalimy mu ten nastrójnik. MC Command Center. Kody. Modyfikuj informacje, kontrola nastroju, usuń nastrójnik. I usuniemy ci w żałobie. Trzeba będzie jeszcze twoją żonę odwiedzić. Że niby pod pretekstem, co tam u dzieci, nie? O, patrz, ubierz się tak elegancko. Ty chyba nigdy tak elegancko nie chodziłeś. On dalej jest dobrą dupą. To jest najgorsze. Jeszcze wiecie, gdyby on nie był jakoś taki przystojny czy coś, to byłoby lepiej, no ale... Poznaj, okaż podziw. Tej Genevieve w sobie pogadasz z wszystkimi. No i Leonardo zboczony. Pochwal wygląd. A ty podejdziesz się na niego, wydrzesz o to. Kto jest mistrzem? Oczywiście, że ja. Powiększyłam i wszystkie, po prostu autentycznie wszystkie rośliny już znajdują się tutaj u nas w naszej szklarni. Ty chodź, to wszystko będziesz odkładać. Tutaj bardzo bym chciała, żebyś ugotowała tort urodzinowy. Nie umiesz jakichś innych ciekawych tortów, tylko ten jeden nieszczęsny. O, ciasto kokosowe, to przynajmniej jakaś odmiana będzie. Leonardo, natomiast ty sobie wpierdzielaj to, co tutaj zostało. Będziesz resztki zjadał. Kto jadł ostatki? Ten piękny i głodki. Ho, ho, ho. Skorzystasz? Boże. Leonardo, Leonardo. I wchodzisz, by szczęścić po prostu. Jezus, jak ja tego Sima już nie lubię. Znaczy lubię, nie lubię. W sensie jest przystojny, ale kurde. Pójdzie bezcześcić gabinet. Ja w ogóle współczuję Gabrysiowi. Gabryś to ma anielską cierpliwość. No ale co on może zrobić? Nie może za bardzo, wiecie, skakać do ojca i mu kazać się ogarnąć, bo przecież on zostanie wywalony z domu i tyle będzie, nie? Także niezbyt to mądre byłoby z jego strony. Resztę tutaj rzeczy posprzedajemy, no bo przecież mamy taką możliwość. Kwiaty tutaj powrzucamy, bo tak jak wam powiedziałam... A wosku pszczelego nie możesz tu dać? O, jaka dupa. Bo tak jak wam powiedziałam, będzie tutaj... Znaczy ja się będę starała, żeby chociaż Genevieve robiła te kompozycje kwiatowe, bo ja ciągle o tym zapominam, a... A szkoda, nie? Dobrze, żeby ktoś się jednak tym zajmował. Tu posprzedajemy, to sprzedamy... I że Genevcia tutaj to robisz, ogarniasz, ty to będziesz sprzątał. Tu mamy zestaw do czego? Do hodowli kwiatów. Możemy otworzyć, ale nie sądzę, żebyśmy znaleźli tam nie wiadomo co, jeżeli chodzi o kwiaty. Fajna ta szklaria, to taka wielka się zrobiła, ale fajna i tak wciąż. Mamy jesień już, ten czas nieubłaganie leci. Pogrywasz sobie i będziemy zaraz cię przerabiać. Richard zmienił grupę wiekową, jest zapaleńcem, ale damy mu tutaj, żeby on był... schludny, wrażliwy, materialista, leniwy, snob, uwielbia naturę. Nie, nie, bo ja chcę coś z tą mądrością. Właśnie chyba mól książkowy będzie dla niego najlepszy. I tutaj chciałabym, żeby miał wiedzę i wiedzę... O, że będzie odczytany, no bo jak mówię, o jego marzeniem jest pójście w ślady ojca, nie? Także mamy piątkowego ucznia na razie, póki co. Brązowe oczy, a my lecimy do modyfikuj stwórz Sima. Właśnie nie wiem, do kogo on jest podobny na razie. Ciężko mi będzie chyba skojarzyć, czy jednak Vincent, czy jednak Elena. No mamy dwóch chłopców, więc będzie można zobaczyć. Słuchajcie, on ma trochę chyba i z tego, ale dosyć taki przystojny jest, no. Nawet powiem wam, jest dosyć spoko. Tylko nie włączyłam sobie kodu. Kodu na edycję taką z detalami, więc wyjdę i wejdę sobie jeszcze. Kochani, przerobiłam już Richarda, prezentuje się w ten sposób, skin. Jeszcze raz wam go pokażę, ale ja nie wiem, macie podpisanego.
tu na dole, tylko nie będę Wam tu myszką pokazywać, bo nie będzie widać. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do wyszukiwania. Ja myślę, że całkiem fajnie, jakaś taka odmiana, jeżeli chodzi o simów. Warto czasami zmieniać te skiny, bo potem, jeżeli tego nie robimy, to cały czas wyglądają tak samo. No i to są oczy, które jakby już też bardzo dobrze znacie. One też tutaj są podpisane. DFJ Kelly coś. Ale myślę, że też będzie można łatwo je wyszukać. Zresztą ja je chyba podlinkowywałam przy jakichś tam swoich kasach, a filmy z kasa ogólnie stworzenia sima mam podlinkowywane w playliście też ze speedbuildami razem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tam Was odsyłam, ponieważ tam się znalazły jakieś na pewno kasy kawy i herbaty i tam na pewno były te oczy podlinkowane. Przynajmniej tak mi się wydaje, że były. I też inne oczy, które właśnie swoim simom daję. Także mniej więcej tak się prezentuje Richard. Ja myślę, że całkiem spoko, potwierdzamy i zobaczymy oczywiście, jak będzie się najmłodszy Tomek prezentował, bo to też jest facet z genów Vincenta, więc fajnie byłoby tutaj zobaczyć, ale powiem Wam, że myślę, że Richard mógłby mieć brodę, ale jeszcze nie wiem, jak to do końca ogramy, więc zobaczymy, jak to się potoczy dalej w kolejnych dziesięcioleciach, zresztą i tak powoli, powoli będziemy zmierzać do kolejnego dziesięciolecia, czyli 1930 roku. Jesteś Richard, nie mylę twojego imienia? Tak, Richard, wow, zapamiętałam. Dodaj świeczki urodzinowe, Genevcia. No i wkładamy sobie to do lodówki. Z racji tego, że jakoś tak specjalnie inaczej nie mamy możliwości zaproszenia rodziny, zrobimy to przez telefon. I bardzo bym chciała, żeby wpadła do nas Dorota. Co, Dorota jest tutaj gdzieś? O, jest, fajnie. Cześć, Dorota, zaproś do środka. To mamy Dorotę. Pauliny nie będziemy zapraszać ani Margaret, ani Henry'ego, ani Doris, ale będziemy Charlie'ego zapraszać. Waltera będziemy zapraszać, George'a Juliana będziemy zapraszać, Stanley'a możemy zaprosić. Pewnie większości z nich nie kojarzycie. Franka możemy zaprosić. A gdzie jest Frank? Jesteś tu, Frank, gdzieś? Czemu nie możemy Franka zaprosić? Nikolas? Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Powiedzmy, że jesteśmy tak bogaci, że już mamy prototyp telefonu, dlatego możemy ich zapraszać wszystkich. Chcę, żeby wszyscy się tu zjawili. Wyślij smutnego SMS-a, podróżuj. Nie wiem, czemu nie mogę zaprosić do środka. Chodźcie, chodźcie, chodźcie wszyscy. Usiądziemy sobie tu. Ty masz kogoś, kogo możesz zaprosić, kogo my nie możemy zaprosić, bo to też jest istotne, może znasz kogoś. George Julian, Frank. Czy nie mogę Franka zaprosić do nas? Aleksander. Nie rozumiem. Chodźcie, chodźcie, bo tutaj mamy śmierć na horyzoncie, więc... No cóż. Pogadasz sobie tutaj z Walterem, kpi ze smutku, grubiańskie, nie, 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 zabawne powitanie. Wszyscy są już zaproszeni? Jakoś tak mało was. No ten Frank nieszczęsny, że nie mogę go zaprosić. Taka dupa trochę. Cześć, George Julian, ty kiedyś z nami mieszkałeś. Zaproś do środka, ty kojarzysz chyba, ty się wychowywałeś z George'em Julianem, nie? I Stanley. Narzekaj na lekcję, rozmawia o smutku. To jest wszystko nasza rodzina. Nicholas, McTinsley. Więc zrobimy działania, utwórz grupę i do tej grupy sobie zaprosimy Richarda, Franka, Nicholasa, McTinsleya, Stanleya, Dorotę, Waltera, George'a, Juliana i Chaplina nie mogę. No trudno, Chaplin, będziesz tutaj na doczepkę. Bardzo bym chciała, żeby wszyscy sobie podeszli tutaj razem. Bo będziemy tutaj rozmawiać. Przyjazne powitanie. Bardzo chcę, żeby cała rodzina się tutaj zjawiła.
bo to wszystko to są dzieci Waltera. No i właśnie tutaj jest właśnie to, że powiedzmy, że to jest smutek, bo Walter się kapnął, że no trochę przerąbali, ponieważ ta dupencja tutaj słodka urocza siedzi i jakby przejęła ich dom. Także bardzo gratulacje, duże gratulacje Walter, no ale z drugiej strony jak mogłeś przewidzieć to, że twoja siostra starsza będzie taką idiotką, szczerze powiedziawszy, i to, że lepiej było przepisać główny dom na Dorotę w ramach tego, że prawa kobiet i w ogóle. Także no dom jakby straciliście. No i Walter tutaj zaczął się zastanawiać nad tym, że to przecież kurde być tak nie może. Musimy jakoś nasz dom odbić z rąk tego typiarza, który nawet tę imprezę rodzinną psuje, ponieważ jakby przez niego tak naprawdę umarła Elena, a on tutaj sobie siedzi na tej stypie razem z nami. Ty nie powinnaś jakby trochę z nim rozmawiać, więc zgrywaj twardzielkę przed nim. Także co z tego wyniknie dalej, no ciężko stwierdzić. Na pewno Walter ma w serduchu to, że musi jakimś cudem ogarnąć sprawę związaną z tym domem, chociaż nie ma pomysłu, jak to zrobić. Ty sobie z Walterem pograj, co? Richard? Bo Walter chyba lubił grać w szachy, z tego co pamiętam. Też był taki inteligentny Walter. No to Walterze, no chatę przepisałeś, no i dramat będzie, nie? Dom nie wiadomo, jak skończy. Zastanów się, Walterze, nad swym postępowaniem. Także pierwsza z generacji waszej już umarła, czyli Elena, właściwie nie pierwsza, bo umarł Nikolas pierwszy, potem Elena oczywiście, została tylko Dorota oraz Walter. Także jeszcze raz wam tutaj pokażę, gdyby ktoś nie wiedział, Walter ma dwójkę synów, jest to Stanley oraz Nikolas, natomiast jego żona była wcześniej żoną jego brata i stąd właśnie Nikolas jest synem... Jezus, to jest zbyt skomplikowane, jeszcze raz. Lecimy od Jane. Jane miała oczywiście tutaj, widzicie, piątkę dzieci. Nikolas umarł na wojnie, natomiast on jeszcze, zanim wojna się zaczęła, spłodził syna. Nikolasa juniora i tego syna spłodził z Ewą. Ewa oczywiście została wdową, natomiast Ewa bardzo miała przyjazne relacje z Walterem, no i po prostu się w nim zakochała, jakby Walter od zawsze był w niej zakochany, no i się z nią związał i Walter wychował syna swojego starszego brata Nikolasa oraz razem z Ewą mają swojego syna Stanleya. Stanleya oczywiście po dziadku Stanleyu, także mniej więcej tak się to prezentuję. Mam nadzieję, że w miarę to ogarniacie, chociaż te powiązania rodzinne tutaj są trochę pochrzanione. No, tak czy inaczej właśnie najgorsze jest to, że ten typ tutaj siedzi, chociaż jest stypa i on sobie rości prawa do naszego domu i właściwie ma pełne prawo sobie te prawa rościć. Weź to wyrzuć. Czemu ty nie dziergasz w ogóle nic? Powinnaś sobie dziergać. Znów projekt włóczki. Proszę bardzo. A Genevieve, wiesz co, może przygotujesz jakieś, wyrzucisz zepsute jedzenie i podasz kolację? Może wystawny posiłek podamy. Kolację z szynką, wiesz? Ku pamięci Eleny. Oczywiście cała rodzina się dowiedziała, czym się zajmowała Elena, bo to też nie jest tak. Dowiedzieli się, że no, najstarszy zawód świata, więc w ogóle to powiem wam, że dramat. McTinsneyowie znowu czują, że coś jest po prostu nie tak z ich rodziną. Nie wiadomo, co ciąży na tej rodzinie, ale no, jest jakieś złośliwe fatum zwanym Scarlett, które każe im robić niefajne rzeczy. Chodź rozpal. Przepraszam, nie umiem być poważną. Muszę się wkręcić bardziej. Powaga sytuacji, bo sytuacja jest naprawdę pochrzaniona. Także brawo Leonardo. Jeszcze sobie siedzi tutaj i bryluje bezczelnie. Jezus, ja bym go, nie wiem, kopa w tyłek da czy coś. No i oczywiście nasz Charlie Chaplin. A my lecimy z tym. Mówiliście, że można to zrobić tutaj w interakcjach, dawać te pieniądze. Ja oczywiście o tym pamiętam, natomiast I don't know, czy to ma sens. Bo... nie wiem, czy nie trzeba mieć jakichś mocniejszych relacji, żeby komuś przekazać pieniądze, a poza tym wydaje mi się, że dużo prościej zrobić jest tak. I zrobić jest tak.
No i już nie mamy 10 tysięcy, oddajemy 10 tysięcy Charliemu Chaplinowi. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą będę chciała z tym Charliem Chaplinem ogarnąć, ale to za chwilę może. Na sam koniec dzisiejszego odcinka. Kurde, jest tyle rzeczy, które chciałam wam pokazać, opowiedzieć i w ogóle. Nie wiem, powinnam może dłuższe te odcinki robić. Znaczy i tak nagrywam godzinę około materiału, z czego wycinam do 25 minut, żeby was nie zanudzić. Także tak się to mniej więcej przekształca. A wy sobie gadajcie ze sobą, nie? Ty tutaj chodź. Obraź. To tak być nie może. Tomas wkroczył w etap wybredności w jedzeniu. Ćwicz. Czemu ty nie dziergasz? Co jest z tobą, dziecko? O Jezu, jak ty się w ogóle źle czujesz? Jesteś tak totalnie zaniedbana, Rozalka. Skorzystaj, wykąp się. Możesz sobie tutaj pogadać, narzekaj na rodziców. Cokolwiek, Rozalka. I tutaj kolację z szynką przygotujemy. A, i Genevieve już się dowiedziała, widzę, że jest w ciąży. Że jest tutaj dzieciaczek, no wypadałoby powiedzieć. Chodź tutaj, podejdź do niej. No, musisz mu przekazać wieści, że zostanie ojcem. Chodź, planuj wesele, przyjazne. Może nieprzyjazne, ale czekajcie, gdzieś to tutaj była ta interakcja. Podziel się wielkimi wieściami. O, widzisz, idealnie. Słuchaj, Gabriel, zeszłam w ciążę od naszych barabara nocnych. Oczywiście Gabriel jest trochę przerażony, ale też szczęśliwy, ponieważ wiecie, no, on jest rodzinny, nie jest jakiś może idealny, bo no, nikt nie jest idealny, ale jest bardzo rodzinny, więc obejmij tutaj czule, jest szczęśliwy z powodu tego, że zostanie ojcem. Oczywiście powie tam Żenewce, że Żenewka, weź, ty się nie przejmuj, ślub weźmiemy, chętniemy się i tyle, no. Nikt nie pozna. Że coś za szybko powstało, to dziecko. Także spokojnie, że Nevka będzie dobrze, zobaczysz. Chodź ty tutaj, nakryj do stołu z eleganckim nakryciem, co? Trójkąty. Z wujkiem grasz w szachy. Uwielbiam ten dom. To jest jedyny dom chyba w wszystkich moich rozgrywkach, gdzie faktycznie mogę sobie zaprosić masę ludzi i oni się tutaj odnajdują spokojnie, wiecie, tu sobie siedzą, tam sobie gadają, po prostu jakieś tam spotkanie rodzinne. Także mega się z tego powodu cieszę. Oczywiście wszyscy się tu nie pomieszczą przy tym stole, bo on jest za mały, ale kto tam się pomieści i kto tam zje, to zje, nie? Także. No i nasz George Julian, bo wiecie, że George Julian jest synem Jane, czyli on jest bratem Eleny nieżyjącej i bratem Doroty, wiecie o tym? Tylko z innego ojca jest George Julian. Także wyraź uznanie. A nie, ty nie wyrażaj uznania, ty się tam zajmij, czym się masz zająć. Co tu masz? Żartuj z Simy, moim imieniu Gabriel. Naprawdę muszę iść? Nie, nie idźcie! Czemu idziecie? Żarcie dopiero na stół wlatuje, no ale dobrze, no to może Dorota chociaż zjesz z nami? A nie, wszyscy sobie poszli. No dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o rodzinną kolację. No super. Dzięki, że poczekaliście. Chyba, że zrobimy tak i weź porcję razem. O, widzisz. Może wrócicie do nas. A ty też sobie weź porcję. Ty też sobie weź porcję. Ty też sobie weź porcję. Ty sobie wziąłeś porcję. Ty sobie wziąłeś porcję. I ty sobie weź porcję. Bo ty za chwilę idziesz w podróż. No nic, no został z nami tylko i wyłącznie Walter. No ale dobrze, no. Walter dalej rozkminia, co tutaj zrobić z domem, nie? Gdzie idziesz? Aha, idziesz od nas. No dobrze, Walter. Może wymyślisz jakiś plan, pójdziesz do jakiegoś adwokata, nie wiem, domyślisz się, co tu można zrobić, żeby tego Leonarda, który faktycznie ma władzę i
własność, akt własności tego domu, co z nim zrobić, no bo tutaj Gabriel trochę jest w sytuacji strasznej, jak i cała rodzina, zresztą to jest dla nich bezczeszczenie w ogóle tego domu Leonardo, znajdujący się właśnie tutaj. No, ale kochani, lecimy dalej, ponieważ jest pewna sprawa, o której wy nie wiecie, ja wiem i ja wam teraz ją przedstawię. Bo pomijając nawiedzony dom Hemingsów, idziemy do Windenburga, ponieważ tutaj jest oczywiście ta nasza żona, nie? Mac Tinsley'owa, której, no wiadomo, on do domu nie weźmie, nie? No bo po co, gdzie ona mu będzie przeszkadzać? Ale sobie do tej żony jeździ, no bo w końcu jego żona, nie? No oczywiście Margareta jest tutaj też bardzo... no zakręcona, jak mówię, no Leonardo jest toksykiem, więc jak sobie już zakręci jakąś laskę, no to wiecie. Tylko, że Leonardo ma słabość do blondyneczek, więc moja mała blondyneczką. Dlatego, że Neviev mu chodzi, ale jest pewna rzecz, o której wy nie wiecie, ja wiem i ja wam ją pokazuję. Mianowicie ta rzecz nazywa się ciąża. Ciąża, więc przyjazne. Masz tutaj coś? Spróbuj pocieszyć. No, Leonardo znowu zostanie ojcem. Także, no ja się mocno zdziwiłam. Tego też jakoś za mocno nie planowałam. Tuż w ogóle tego nie planowałam, nawet nie brałam pod uwagę. No, ale cóż, rozmawiaj o smutku. No, widzę, że ona nie chce z tobą rozmawiać. Zaszła w ciąży, płaczesz. Gdzie ja ich potrzymam? I w ogóle cały dom przecież jest taki malutki i no, wypadałoby go rozbudować, ale nikt tutaj nie mieszka, kto mógłby finansowo jakoś wspomóc naszą Margaret. Także no, fajnie. Został tylko Henryk, który to, jak wiecie, Henryś pała się niegodnymi rzeczami. Także tak jest fajnie. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Wyzwania Dziesięcioleci. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla was w opisie, więc odsyłam, szczególnie na Instagram, gdzie znajdziecie więcej dodatkowych rzeczy dotyczących serii. Wrzucam tam często jakieś zdjęcia, przypomnienia dotyczące odcinku, więc jeżeli nie dostajecie powiadomień i was to denerwuje, to zaobserwujcie mnie na Instagramie, bo w relacji zawsze wam wrzucę link do odcinka. Informacje o tym, że pojawił się odcinek na kanale. No i oczywiście są jakieś głosowania, inne tego typu rzeczy, więc jeżeli macie ochotę, wbijajcie wszystkie informacje, linki itp. itd. znajdziecie w opisie. Zapraszam oczywiście też do wspierania mojego kanału. Jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, należeć do grona wspierających, uzyskiwać dodatkowe bonusy, materiały, informacje, pogawędkę na luzie ze mną i wspierającymi, no to zawsze możecie wspierać kanał. Progi są 3 i każdy z nich oferuje różne rzeczy. Można wspierać po prostu symbolicznie, gdzie tak naprawdę to nie oferuje żadnego bonusu oprócz znaczku i dostępu do zapisów spoilerowych, live'ów. Można wspierać klasycznie, gdzie już jest dostęp do spoilerów, do Discorda. Na Discordzie sobie moi wspierający ostatnio pogrywają w Among Us, więc też się dzieje. I jest oczywiście też taka zwykła, normalna, ludzka pogawędka. A jeżeli macie ochotę wesprzeć większą kwotą mój kanał, to wtedy macie próg numer 3, który oferuje oczywiście wszystko, co poprzednie, plus dodatkowe wspomnienie tutaj na początku lub na końcu, albo na początku i na końcu, w zależności jak zmontuję każdego odcinka na kanale. Także tyle, przepraszam za ten trend o wspieraniu, ale wiadomo, zawsze staram się tutaj to przekazać, te informacje. Dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!